Hej, z tej strony Deko i dzisiaj Final Fantasy XV przejdziemy epizod Ignisa. Zwłaszcza, że ciekawa jest, jak on dokładnie stracił wzrok i jest parę takich innych kwestii niedopowiedzianych w fabule, a być może nam ten epizod więcej o tym opowie. A więc rozpocznijmy nową grę na poziomie normalnym. Listen well. A king cannot lead by standing still. A king pushes onward always, accepting the consequences and never looking back. That said, a king can accept nothing without first accepting himself. Should he stand still, I ask you to stand by him and lend him a hand, as his friend and as his brother. Please, take care of my son. I'm afraid I must ask your forgiveness. Ciekawie się zapowiada. Rozdział pierwszy, obowiązki. Mamy płynąć na wybrzeże. Tam widzieliśmy w tle góra twórczego. Okej, to my znamy. Prompto! Iggy, I thought you were a goner. It'll take more than little seawater. I'm more worried about Noct. I'll find a way to the altar, but I need you to keep the enemy distracted. You got it. I need a better vantage point. Na górze mamy obóz, ale po co nam obóz? They've got eyes everywhere. Magiczne sztylety Ignisa mogą zostać narzucone właściwościami żywiołów.
easy. Jeszcze za bardzo nie wiem, jak one działają. Tak na razie wygląda, jakby miał pływać. Teraz mamy z nim rolić. Okej. Ale nie kojarzę, żeby takich sztyletów używało podczas normalnej walki. Jak był Noctis. A teraz naelektryzować. Zobaczmy, jak to już działa. A, tak elektrycznie to tak bardziej przez skoki robimy. Krawność. Innego kilku przeciwników, obrażenia porażonym. Dobra, jakoś w trakcie to zobaczymy. I mam jakiś wysoki skok. No ciekawe, te techniki walki ma Ignis. No to już użyliśmy dawno techniki. Ale zobaczymy, czym jest podkręcenie. Klarowność mam uzyskać. Okej. A zanim my to zrobimy, no to pokonamy już trochę ich. Co ty kombinujesz, Ignis? Wyrzutnie haka mamy. A, taką wciągarkę dostaliśmy. O, rękę sobie odnowił. Mamy się dostać w tamte miejsce do Noctisa. Okej, czerwony to jest Nilfheim, niebieski to jest Akordo, biały brak kontroli. Dobra, to my już trochę tak widzimy co i jak. Więc polecimy nad tym. Gdzieś przez całe miasto. To tam do Noctisa. Attention, all units. The Hydrian has fallen to the Archean. Imperial forces moving from the city center toward the altar. All units withdraw from the front lines immediately. No to lecimy elektrycznymi. All units withdraw immediately. Teraz będziemy mieli klarowność, więc zobaczymy, czym to się dzieje. Takie fajne rzeczy. No i mamy trochę równowagi zyskać. Może na ogień? Może zamrożenie? O, chyba lepiej działa. You're mine.
Ale czemu nie mogę? Teraz może podpalimy ich. A, to się tak fajnie to symiluje. Until he smashes their ships, that is. And I need to get to the altar before that happens. You could try crossing the Eastern Bridge, if it's still standing. Here's to hoping. I'm heading that way now. Wish me luck. Fingers crossed. Z robotami to wiemy, jak mamy sobie radzić. Madam Secretary, come in. What now? I need your help. I fear Noct is in danger. As is the entire city of Alticia, in case you haven't taken a look around. He and his girlfriend are probably long gone. No. I made a promise to keep him safe. A promise I intend to keep. How noble. I'll see what my men can do, but I won't promise anything. Gdzieś na dole są. Do you copy? Loud and clear! What's your status? Preoccupied! And probably will be for a while. Understood. What about... Prompto? Prompto! Do you copy? Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, za bardzo mam tutaj iść. Może wciągarką na dach na początek. No i tutaj mamy odzyskać równowagę, więc zróbmy to. A może prądem. Ale na początek snajperów wbijmy. Mamy klarowność, więc byśmy mogli... Gdzie oni wszyscy są? O, klarowność nam spadła. Fajne to takie skakanie. Mamy tutaj to gotowe w zasadzie. Ciężko mi stwierdzić, co na co jeszcze jest. Najlepiej by się przydał ten elektryczny. O, wtedy ładnie porazi. Tak, klarowność nasza. Ale lecimy. Prawie mamy. A, bo nas czasem spada. Już czaję, jak działam. Czy dopiero ładujemy? No nic, w trakcie okaże się. I tu się jakiś jeden na schodach, albo gdzieś tu w pobliżu ostał. To teraz go zmrozimy pięknie. Tu mamy jakieś dwóch, albo tu gdzieś niżej. Ładnie za pleców i lecimy dalej. Nie wiem, czy jest sens te wszystkie dzielnice odbijać i tak dalej. Ale tu może być gorąco.
bridge. Oj. Napoik. Nie mogę wysokiego skoku użyć, więc... Zaraz mamy klarowność, przestawię na elektryczność. Mamy klarowność. Ale chyba coś poszło nie tak. Odkręcenie w sumie by się nam przydało, żeby większe obrażenia dodawać. Ale tu już mamy równowagę praktycznie zrobioną. I dzielnica odzyskana. To lecimy jak najbliżej Noctisa. No dobra. To teraz mamy się cofnąć, tak? Have you located the ring yet, Commander? And what of Luna Freya? Both, High Commander. But our forces are unable to extract either at present. We've no way of approaching the altar so long as the Archean stands in our way. Even the gods are on his side. Neither the King nor the Oracle will escape with their lives if the fighting continues. Order a full retreat. I'm going in alone. But, sir... I assume you are already familiar with how I got this arm. Yes, sir. Then you must also know the ring is worthless without one who can wield it. Very well, sir. How dare he address me with such impudence? Has he forgotten his place entirely? Or is he too concerned about his sister to care? Ciekawy wątek. Time is of the essence. Which way to the altar? Dzielnica upadła, ale ją odbijemy. Szybko zbijmy klarowność. To bardzo szybko tutaj tych przeciwników pokonany. Chyba, że ich prędzej wybije niż bije klarowność, więc zobaczymy zaraz. O, atak od tyłu nadszedł nam. Jeszcze równowagi siły nie ma. A, mamy czas na tą flotę zniszczyć. No to klarowność poszła w ruch. O! Tygrysa użyliście mi tutaj. Wysokim skokiem polecimy. Ja mógłbym jeszcze raz wysoki skok wykonać. A nie, nie trzeba. I teraz elektrycznym. Co tu do nas teraz spłynie? Weźmy sobie lepiej napój dla bezpieczeństwa. No dawaj, 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 dawaj. Wziąłeś ten napój? Yeah.
A, roboty same siebie wysadziły, więc spoko. Ja sobie dla bezpieczeństwa napój wezmę. Teraz mamy klarowność, więc lecimy z klarownością. Dobra. Teraz możemy trochę przymrozić. Mówię, że roboty tego nie lubią. Mamy klarowność nabitą, ale raczej nie będzie nam potrzebna. Ale fajnie, że osadzili w tym miejscu epizod Ignisa. We depart in 3 minutes. Wait, I'm headed to the altar. I need a boat. Have you lost your marbles? No, but we'll lose the king if we don't act. Give him what he wants. Understood. Give my thanks. Keep them. I'll take Gil instead. Do you copy? Gdzieś tu na łódkę mamy skoczyć. Do you copy? Yes or no? Yes, I copy. Then speak up next time. Look. Just as worried as you are. But we can't go losing our heads. If we want to save Nock, we've got to keep it together. Yes. I suppose you're right. We'll keep moving. Hang in there, Iggy. I will. Thanks. Oj, coś tu słabo, klarownie zadziałała. Mamy walkę, więc ją zrobimy. Tych ze spenderami to tak za bardzo nie rozumiem. Stoją, nic nie robią. Obrażenia 4-2. Pięknie. Co tu mamy? Ostrą kość. Po co mi te ostre kości? Ktoś mi powie. A, tu staje się nigdzie nie skoczę, ale skoczę na dach. Ups. There you are, ready to ship out. Ready as I'll ever be. You best get the civilians out of here while there's still time. Listen, are you sure about this? Of course. We'll just make sure you come back alive, both of you. I wskakuj na łódeczkę. Karcze. To nie skończy się dobrze. Right. Should be able to reach the altar this way. Wow. Trzeba uciekać. No na bank grotwórcy ochraniana ten ołtarz. Póki co jest dobrze. His Majesty's royal retainers be doing here of all places.
I co się teraz wydarzy? Linka twojego haka została zerwana. Tu mamy kolejną łódkę. No to raczej nie jest ta nasza. No, wskakuj. Surrender now, and I'll ensure your end is as painless as possible. Never! Then you leave me no choice. They come. Plenty more where that came from. No, pis- znaczy Ignis sam kieruje. I'm afraid not. It will never be yours. I'll make sure of it. I nie mogę, mamy pokonać Caligala. No, mamy klarowność. Teraz go możemy chyba przymrozić lekko. Bo ci wszyscy tutaj nie mało co interesują. Mamy klarowność. Coś chyba nie wyszło. Ale damy radę. O. Jest gotowe to. To był rozdział pierwszy, to na podsumowanie. Zapiszemy postęp gry. Rozdział drugi, szanse. Secure us a way to the King and the Oracle. How do I know I can trust you? Have you any other options? You have a point. Then it's settled. You must be quick. I've got you now. Yeah. You're mine!
Tak szczerze powiedziawszy, to ten zespół Magiteka, to byśmy z nami dalej radę ugrać bez Ravusa. Więc de facto on... Nie wiem, po co nam. Ale pokaż nam maszczenie, jak wygląda. Silne. Albo przynajmniej odrzutowe. Tylko pytanie jest, w jakiej drużynie oficjalnie grasz Ravus? Może go przymrozimy, o. Będzie szybciej. De facto mamy klarowność, ale nie wiem, czy jest sens używać. I teraz można klarownością, znaczy elektrycznym ciosem zaskoczyć tu tak samo. Tam jeszcze jakieś dwóch widzimy. You might be of use after all. Follow me, if you're ready. Ale będziemy grali z naelektryzowaniem. Magitek armor. Indeed. You needn't waste your time. I've ordered a full retreat. They'll be gone soon enough. Very well. Lojalność. Why turn against the Empire? Why now? My sister's life is at stake. Is that not reason enough? Oh. The paths we tread may differ, but the blood coursing through our veins is one. So too is our calling. I must protect her. What of it? I have doubts that you were born with a prosthetic. Your doubts are correct. I once believed it was I who was destined to dispel the darkness. This is proof I was wrong. Is it safe to assume this means you'll lend Nocturne? Don't be asinine. Our interests may have aligned in this moment, but I have not allied myself with him. Ravus nie chce. The Empire is after the ring of the Lucii. If the ring falls into the wrong hands, I fear there's little hope for either of them. Then we must hurry. We haven't much time. I'm aware. Zbroje Magitek patrolują ten obszar. Tread quietly. I know. Mamy chodzić niepostrzeżenie, żeby te zbroje Magitek uniszczyć. W tej grze przez... Keep up. Right. Nie lubię skradania. Ale jak gra chce, no to... Kolejny jest. Ready? You have to ask. Zniszczyć
dwie zbroje. Let's make this quick. Gladly. Zabójstwo z ukrycia i lecimy. I B. Don't get in my way. So long as you stay out of mine. Tell me, do you truly believe Noctis is the one true king? I believe it goes without saying. Yet when the flames of war enshrouded Tenebrae, his father spared us nary a second thought. No savior king could possibly be born of such cowardice. To aid the king is the Oracle's calling, is it not? Or have you simply forgotten the pledge sworn by your forebears? I have not forgotten, nor have I forgiven. Then let's end it. A to Ravus nie chce sojuszu z Lucis. O, spadłem się. Mamy klarowność, tu to użyjemy. A to musimy poładować trochę do następnego. Mamy większą grupę przeciwników, więc mrozą zaatakujemy. Bo mróz się na taką grupkę fajnie nadaje. Ale na doskok. No to będzie wygodniej. Elektrycznym atakiem poskoczyć. I mamy wspólny cios. Chciałem klarowność używać. O! Po raz pierwszy puch Feniksa. Wracamy do gry. Przez chwilę się zastanawiałem, co się stało, ale patrzę na wskaźnik zdrowia. I weszło, że nam spadł praktycznie do zera. A tego to się lekko spodziewałem, ale nie aż tak. Somas 2. Klarowność nie zadziałała? W końcu mogliśmy wysoki skok użyć na robota. Jeszcze żyje. A to przemienimy w złą. All right. Well enough. You're resilient, I'll give you that. If Noctis is the true king, he still has much to prove. The darkness will not wait for his ascent. It will consume our star. And all upon it. I know. He may not yet grasp the gravity of his calling, but once he does, he will rise to the occasion and fulfill his destiny. One can only hope you're right. Udajemy się. Albo nie. Auto zrobimy sobie w następnym odcinku. Gra z wami tyku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w drodze do ołtarza. Już za moment w zasadzie.